Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu. Nie aż tak bardzo usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o wyniki, bo to były dwa w pierwszym i drugim wyścigu 16 miejsce, ale jeden i drugi był naprawdę blisko 11 pozycji, w okolicach 3-4 sekund, więc z tego jestem bardzo zadowolony, ponieważ pokazuje, że zbliżamy się do tej pierwszej dziesiątki. Wciąż najsłabszym ogniwem tego weekendu były kwalifikacje, ale raczej przez to, że zbyt nastawiłem się na zrobienie idealnego okrążenia zamiast, co spowodowało, że popełniałem sporo błędów przez to, że cisnąłem na 100% i tak naprawdę nie złożyłem żadnego czystego kółka, więc startowałem troszkę odrobinę z tyłu, natomiast w jednym i drugim wyścigu byłem w stanie to poprawić, a dużo eksperymentowaliśmy z ustawieniami motocykla. Jestem bardzo zadowolony z tego, jakie są odczucia. Przede wszystkim jest dużo bardziej intuicyjny dla mnie, więc myślę, że pomoże to w rozpoczęciu następnego weekendu. A tor Magnicur jest dla mnie nowy, natomiast z symulacji wyścigowych, z gierek symulatorowych go znam, bardzo go lubię i strasznie dobrze czuję się na mocnych hamowaniach, więc nie mogę się już doczekać tego słynnego 6. zakrętu, gdzie dojeżdżamy blisko 300 na godzinę i zwalniamy do około 40 km na godzinę. Także tam myślę, że może być ciekawie i jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego weekendu.